Na podstawie artykułu 5 ustawy z dnia 8 marca przewodu o samorządzie gminy Radomskie Głowa chce następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Łapach. Ustęp 2. Młodzieżowa Rada Miejska w Łapach ma charakter konstytucyjny. Paragraf 2. Młodzieżowa Rada Miejska w Łapach nadaje Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Łapach nadaje się status zaczynający zasady działania oraz tych wybory i członków stanowiące załącznik numer 1 niniejszej uchwały. Paragraf 3. Gminy przyszedł burmistrzowi, a paragraf 4. Traci moc uchwała nr 23/208/16 z dnia 26/07/16 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędu Zawodowskiego. Sprawa była objęta przez wspólną komisję. Proszę pana przewodniczącego Komisji Oświaty o opinię w tej sprawie. Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały. Proszę bardzo, chciałem dyskusję w tym punkcie porządku. Proszę bardzo. Ja w wersji elektronicznej nie otrzymałam uzasadnienia, tak? Zmiany, czy powołania, zmiany tej uchwały, bo wiadomo, Młodzieżowa Rada funkcjonuje, regulamin, prawda, i tak dalej, od już 2008, tak, 7 roku. Z czego wynikają te zmiany? Proszę bardzo, pan burmistrz. Głównie chodzi działalność środową. Tam kadencja skończyła się poprzednio 23 lutego 19 roku, więc w grudniu 2018 koordynator powinien tak naprawdę no, trochę zmotywować tą młodzież, ponieważ wiadomo, że ta młodzież aż tak duże pośrednich innych było, ktoś musi to koordynować. My tutaj świadomie proponujemy oczywiście, żeby koordynatorem był ktoś z urzędu. Powiem dlaczego. Wzorujemy się tak naprawdę na przykładach, które się sprawdziły i od wielu lat funkcjonują. Powiem tak, koordynatorem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białymstoku jest pracownik Urzędu Miejskiego. Łomża, urzędnik urzędu. W Suwałkach, urzędnik biura rady. Choroszczy, nauczyciel. Tutaj także koordynator, ja podam chyba jeden z lepszych przykładów, ja bym chciał podać, sejmik, Młodzieżowy Sejmik Województwa. I tutaj myślę, że pani przewodnicząca Jabłońska potwierdzi, że też jest to człowiek, pracownik urzędu, który na co dzień jest dysponuje większym czasem, więc jest w stanie bardziej pomóc tej młodzieży. My tutaj chcemy troszeczkę też obciążyć, tutaj pana przewodniczącego ma tak bardzo dużo wiele obowiązków. I myślę, że lepszy kontakt tej młodzieży będzie, jeżeli ktoś w godzinach pracy przyjdzie i ustali pewne rzeczy. I pytanie do pani Błaskiej, myślę, że chyba w urzędzie na Szołkowskim to sprawdza się, jeżeli ktoś jest urzędnikiem, czy lepiej byłoby, żeby przewodniczący rady był urzędnikiem Szołkowskim, takim urzędnikiem. Można, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, moje pytanie właśnie dotyczyło tego, że nie ma uzasadnienia w uchwale, tak? Skąd zmiany wynikają, dlaczego i tak dalej. Tam jest szereg jeszcze innych, dlatego może dobrze by było no, zwyczajnie tak jak wcześniej był i także w statucie jest napisane, że projekt uchwały zawiera uzasadnienie, tak? No, dziękuję bardzo za to uzasadnienie, które teraz otrzymałam, ale no, proszę wybaczyć, tego nie było, nie mogliśmy się zapoznać, tak? Jakie szczegółowe, bez z czego one wynikają, a tam są jeszcze inne zmiany, czy mogę prosić o zreferowanie i uzasadnienie? Uchwała poprzednia, która powoływała Młodzieżową Radę Miejską w Łapach pochodzi z 2016 roku. O ile dobrze pamiętam, to uzasadnienia do tej uchwały nie było w 2016 roku i w tym właśnie ta uchwała powołała po raz pierwszy Młodzieżową Radę Miejską. Wybory do tej rady odbyły się po pół roku. Nie jest to pierwsza uchwałująca Młodzieżowa Rada Miejska w tej kadencji samorządowej. Poprzednia była z 2007 roku.
ale później była w 2016 roku. No pan powiedziała, że to jest pierwsza kadencja, nie jest pierwsza. Wybory odbyły się, mówimy o ostatniej Młodzieżowej Radzie Miejskiej, czy od początku działania samorządu? Bo wydaje się, że wrócić należy do ostatniej Młodzieżowej Rady Miejskiej, która została powołana w wyborach, które odbyły się 18 stycznia 2017 roku. Młodzieżowa Rada Miejska, jej kadencja liczy się 2 lata właśnie od tej daty, czyli do 18 stycznia 2019 roku była trwała kadencja tejże właśnie Rady. W Radzie byli przedstawiciele wszystkich szkół średnich i gimnazjum. W związku z tym, że odbyła się reforma oświaty i gimnazja po prostu przestały funkcjonować, należy właśnie w ten sposób zmienić, no nie zmienić, tylko po prostu proponujemy uchwałę, w której jest mowa o sieci szkół, tych, które faktycznie na dzień dzisiejszy funkcjonują. W związku z tym, że ta kadencja kończyła się w styczniu, a później były ferie, a później były wakacje, więc po prostu odczekaliśmy ten czas i teraz to, co proponujemy w przygotowanej Państwu uchwale, no są to nowe tak jakby przede wszystkim, no nie ma już tych gimnazjów, bo ich fizycznie nie ma i praktycznie wzorem ubiegłej poprzedniej uchwały proponujemy działanie tejże Młodzieżowej Rady Miejskiej. Z tą różnicą, że nie ma gimnazjów i w miejsce po prostu koordynatora tutaj jest określenie, że burmistrz powołuje osobę, która zajmuje się na co dzień po prostu współpracowaniem z tą młodzieżą, która zostaje wybrana na wybory. Mogę jeszcze dodać, że w 2016 roku, jak została ta uchwała przez Radę Miejską podjęta, to po prostu do pół roku, no pół roku zajęło to czasu dla i urzędu, i młodzieży na to, żeby doszło do tych wyborów w szkołach, w których były te wybory przeprowadzane, więc tak to wyglądało w ostatnim stanie. Po prostu działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej. Bardzo, proszę bardzo, pan Tarasiewicz. Ja rozumiem jakby intencje tutaj państwa, by powoływać tego typu koordynatora, natomiast osobiście uważam, że Rada Młodzieżowa, podobnie jak Rada Seniorów, jest ciałem niezależnym, które się konstytuuje na mocy wyborów i czy też częstotliwość spotkań tej Rady, czy podejmowane na niej dyskusje, niech wynikają po prostu od młodzieży. Jako nauczyciel, jako pedagog uważam, że wierzę po prostu w młodzież, wierzę w młode pokolenie, które artykułuje na pewno swoje głosy, swoje pomysły na tej Radzie. Będzie też dbało o to, w jaki sposób będzie się spotykać i nad czym debatować. Myślę, że ta tradycja, która istniała do tej pory u nas, bo to nie jest poprzednia kadencja jedyna, gdzie funkcjonowała Rada Młodzieżowa, myślę, że jest dobrą tradycją. Myślę, że możemy przy niej pozostać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pan Juszewski. Odniosę się do pana odpowiedzi, bo pan słusznie powiedział, że to powinny być osoby niezależne, czy no, głównie niezależne, tak? Bo tak jest raczej młodzież, bo ona nie ma jakichś takich światopoglądów akurat w tym wieku, a polityczna. A jednak pan przewodniczący, chyba że się mylę, należy do partii bliższej. No, mówię o polityczności, o której mówił pan, czy niezależności, czy mówił pan Tarasiewicz, więc dlatego przyjmuję pana, bo pan jest na razie przewodniczącym, więc przy starych regulaminach jak to wygląda. A to jest pan na pytanie, czy nie? Czy pan jest... dziękuję. Pan Tysanica, dziękuję. Rozumiem, że pan negatywnie ocenia działalność, mamy poprzedni może w razie miejsce komplikowane i dlatego tak mam. Ja proszę, proszę bardzo. Ja nie mówię o pana działalności w Radzie Miejskiej, bo w sumie chodziło na te spotkania, tylko ja oceniam pana pracę w tej Radzie i pana obiektywizm z tej działalności naszej Rady i to odnoszę do tego, do tej apolityczności tej młodszej Rady.
pracę tam ile lat, najpierw potem panią najpierw. No to wyjdźmy od tego, że nikogo tutaj nie będę oceniać, ale też jakby nie widzę powodu, dla którego nie może być to nowa osoba. Pan, rzeczywiście ma Pan dużo obowiązków związanych tutaj z nami, a wydaje mi się też, że to równie dobrze może być osoba, która tak ma jakieś doświadczenie, które pomogłoby tutaj w tej kwestii takiej administracyjnej, tak? Ale też może osoba, która jakby będzie miała możliwość takiego kontaktu. No nie wiem, ja sobie tak wyobrażam, że może nie wiem, jakaś trochę młodsza osoba, która czy to w postaci, nie wiem, nauczyciela, czy urzędnika, który będzie miał jakby więcej czasu. No i przede wszystkim też no, będzie jakby apolityczna. Na pewno do żadnej ani partii, ani klubu, ani stowarzyszenia, bo to mimo woli jesteśmy tylko ludźmi i pewne jakby rzeczy się przenoszą. A nie potrzeba, żeby tutaj jakby młodzi ludzie kierowali się jakimiś właśnie poglądami, tylko żeby patrzyli na nasze miasto zupełnie obiektywnie i wyrażali właśnie swoje opinie, swoje propozycje, co chcieliby w tym mieście, żeby było, czy żeby, bo przecież to głównie jakby stawiamy na młodzież, to oni są przyszłością tutaj naszego miasta i nie widzę jakby powodów, dlaczego coś, co było, no bo było za króla Gwoździka, to przez cały czas ma trwać. Więc jednak myślę, może ta zmiana wyjdzie po prostu na dobre, tak? Nie trzymajmy się kurczowo, tym bardziej, że jakby nie mamy tutaj wskazanej osoby, która ma być i mamy co do niej zastrzeżenia, tak? Natomiast jakby pan przewodniczący, wiemy już, że jest to osoba, która wskazana z imienia i nazwiska, a tu na razie nie mamy, więc jakby nie powinniśmy mieć zastrzeżeń, bo nie wiemy też jakby kto będzie tą osobą. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Tarasiewicz. Proszę Państwa, obserwowałem z dosyć dużą uwagą pracę poprzedniej Rady Młodzieżowej, która nie miała koordynatora i muszę stwierdzić, że tam naprawdę nie było co koordynować. Znaczy nie miała koordynatora w postaci osoby z urzędu i tam ta Rada funkcjonowała w sposób zupełnie niezależny. I pojawiała się na uroczystościach, były burzliwe dyskusje podczas obrad tej Rady i wydaje mi się, że ta formuła naprawdę jest bardzo dobra, więc po co coś robić lepiej, skoro jest dobrze? Nawiązując do wypowiedzi pana radnego, po co robić coś lepiej, że bo jest dobrze, no jeżeli coś można zrobić lepiej, to może robimy to lepiej. Natomiast ja nie ukrywam, nie oceniając tutaj w żaden sposób jakby dotychczasowej organizacji pracy Rady, ale to co pani radna Barbara wspomniała, wydaje mi się, że osoba, która jest na miejscu w urzędzie, będzie mogła no, więcej czasu poświęcić na to, żeby pomóc tym młodym ludziom. Jeśli oczywiście będzie taka potrzeba, to nie chodzi o narzucanie czegokolwiek. Natomiast no, wydaje się, że nie ujmując oczywiście tutaj w żaden sposób, żeby to nie zostało dokonane, że ja mam jakieś zastrzeżenia co do pracy obecnego koordynatora, który przewodniczący na pewno się wywiązywał z tego doskonale. Natomiast on jest osobą, która też no, jest pracownikiem firmy, w której tak pracuje i ma, będzie jakby ta osoba, jeżeli by była to osoba wyznaczona z urzędu, mogłaby w ramach obowiązków swojej pracy w urzędzie, wydaje się, że więcej czasu poświęcić. Nie mówię, że pan przewodniczący absolutnie tutaj w ten sposób ograniczał, żeby to nie brzmiało w ten sposób, żebyście państwo tego absolutnie tak nie odebrali. Ale się może, że ta osoba mogłaby, to jest jakby, rozumiem rolę koordynatora jakoś bardziej taką organizacyjną, tak? Pomóc, czy się spotkać, zorganizować miejsce, przekazać informacje pomiędzy, no tak, tak tutaj przynajmniej proponuję, dla mnie to brzmiało ten zapis. Czyli tutaj ma bardziej takie elementy organizacyjne i nie wiem, czy ta osoba, która by była na miejscu, nie miałaby większego pola działania w tym zakresie. No może tak, w ten sposób. Mówię, nie, proszę nie odbierać tego
uznanie, że nikt z Państwa tego nie udało. No, nie taka moja jest intencja tej wypowiedzi. Dziękuję. Ja tutaj jakby się odwołam też także do funkcjonowania Rady Seniorów, bo niedawno powstała przecież nowa kadencja, czy zostali powołani radni Rady Seniorów i tam nie funkcjonuje też w ten sposób koordynator. Poza tym uważam, że co było też praktyką poprzedniej Rady Młodzieżowej, ta Rada miała także wsparcie w biurze Rady, jeżeli chodziło o kwestie organizacyjne i myślę, że to funkcjonowało właściwie. Chcę podkreślić, żeby to wybrzmiało. Nie dotyczy to całkowicie jakiejś tam oceny pana pracy. Nie dotyczy to całkowicie w ogóle polityczności, bo ja to jestem daleko od jakichś tam określeń politycznych. Tylko tutaj najlepszy przykład, bardzo mi stąd poza pana Adam Karasiewicz, że ostatnia, pierwsza Rada Seniorów tej kadencji odbyła się w czasie już wcześniej planowanego spotkania z przedsiębiorcami. To uniemożliwiło mi na przykład odbycie obecność na takiej. To jest między innymi po to, że nie ma takiej koordynacji, jeżeli ktoś jest z zewnątrz i w różnych. To jest najlepszy przykład. Ja nie mogłem być, chociaż bardzo chciałem być na Radzie Seniorów, ponieważ o 15 zaczęło się spotkanie z naszymi przedsiębiorcami z terenu miasta. Moim zdaniem to jest bardzo istotny argument, który pan tutaj całkowicie niechcący przytoczył. Uważam tak, pan Sławomir też tak samo pracuje, ma swoje jakieś obowiązki, które wypełnia na pewno bardzo dobrze i będzie je wypełniał. Ale ta młodzież w godzinach czy szkolnych, czy z opiekunem, jeżeli są pewne rzeczy do ustalenia, w godzinach pracy urzędu, dlatego ja to podaję. Nie bez przykładu, nie bez przypadków wielu tych takich, co dodałem, i miejscowościach, i urzędach, tak to funkcjonuje, bo jest ułatwiony kontakt i ta młodzież może tutaj przyjść, dowiedzieć się w godzinach pracy, także w godzinach swojej szkoły, bo jeżeli ktoś dojeżdża, powiedzmy, zakładamy, no to trudno, żeby się z panem tam po 15 umawiał na jakieś spotkanie. Tylko i wyłącznie chodzi o, moim zdaniem jest to naprawdę rzecz organizacyjna, która usprawni pracę i kontakt tutaj tej młodzieży z całą rządą. Proszę bardzo, pan tych zaszczytek chyba, tak? Panie, proszę. Proszę Państwa, żeby nie spróbować później to, co jest akurat nowego, co się sprawdziło w poprzednich akurat radach w innych miastach. To samo możemy spróbować przecież u nas. Dwa lata w kadencji mija, zobaczymy akurat, jak to będzie funkcjonowało. Jeżeli się nie sprawdzi, dlaczego nie wrócić? Dziękuję bardzo. Proszę panu przewodniczącego, właśnie panie panie. Jak mi do końca się zgodzę z panem burmistrzem, ponieważ w godzinach pracy urzędu wiemy też, że to młodzież się uczy, także to tak nie do końca będzie tak, że w tych godzinach będą przychodzili do urzędu. Także i tak, jeżeli będzie działalność tej rady, to będzie to w godzinach popołudniowych. Ja mówię tylko o organizacji spotkania. Nie sądzę, żeby w łapach zajęcia trwały lekcyjne do 15, że oni przyjdą po 15 tutaj do pana Sławka. Mówię o organizacji takich spotkań, a te pierwsza Rada Seniorów to był najlepszy przykład, jak się nie powinno moim zdaniem organizować rady. Jeżeli nie konsultuje się jakiegoś tam kalendarza, ja nie mówię się dostosowywanie, nie? Tylko proste, jeżeli my mamy od dłuższego czasu ogłoszenia, zaproszenie do przedsiębiorcy na godzinę 15 i organizuje się Rady Seniorów o godzinie 15.30 tego samego dnia. Proszę bardzo, panu zawsze. Przepraszam, panie kolego, proszę się. A poza tym jakby, proszę Państwa, no jakby znowu odchodzimy od meritum sprawy, tak? Bo chodzi o to, żeby tę radę otworzyć zielone światło i tę radę powołać, tak? A jakby szukamy możliwości, żeby albo to przenieść na kolejną sesję, albo jej nie powołać. Przypominam sobie chyba, że 2 miesiące temu właśnie pan Karasiewicz pytał, dlaczego do tej pory nie zostały podjęte działania w kierunku powołania rady, a teraz jakby Państwo znowu szukać takiego punktu zaczepienia, żeby właśnie tej rady nie powołać, bo raz, po pierwsze, nie było uzasadnienia, no rozumiem też, że nie, już nie chcę mówić, czy nigdy, czy nie było, no dobrze, ale to uzasadnienie zostało wyartykułowane ustnie, tak, więc jest powód, wszystko jest wyjaśnione i teraz jakby no dalej znowu Państwo wytoczyli argument, że było dobrze, był przewodniczący i niech dalej tak będzie, bo jeśli nie, to znowu nie powołamy rady, tak? No bo kwintesencją tego będzie, że nie powołamy rady. Dziękuję. Ja się tego udało, tak, bo to szkoda, no, proszę, bo wcześniej tam proszę. Ja chciałbym. A proszę bardzo. Dobrze. Pani, przepraszam, odwocem.
Pani kiedy powiedziała mi czegoś, czego ja nie powiedziałem i proszę mi tak nie insynuować tego, że ja będę teraz przeciwny, ja będę całym sercem zawsze za Radę Młodzieżową. Natomiast nie do końca widzę taką oto sytuację, że ta młodzież będzie, niech ona obraduje w sposób zupełnie niezależny od urzędu. Skoro Rada, każda Rada obraduje w ten sposób, to niech Młodzieżowa też obraduje w sposób niezależny od urzędu. Ale to przecież nie powołanie koordynatora innego niż przewodniczący rady naszej, tutaj miasta i gminy, nie sprawia, że ten koordynator będzie cokolwiek narzucał albo w ogóle będzie się wtrącał, tak? Koordynator ma służyć pomocą w sytuacji, kiedy rada będzie tego potrzebowała. Więc jakby z góry pan zakłada, że rada sobie nie poradzi i będzie od razu sterowana. Ja zakładam, tak? Że rada sobie poradzi. No właśnie, no i ja też... Dokładnie. Więc może się okazać sytuacja, że w ogóle jakby pomoc tego koordynatora nie jest potrzebna i rada będzie funkcjonowała. No bo do tej pory taką rolę pełnił przewodniczący, tak? No więc jakby... Proszę bardzo, pan radny Owszy. Drodzy koledzy radni, ja jestem najmłodszym radnym, może mi tak najbliżej do takiej młodzieżowej rady miejskiej, prawda? Powiem państwu tak, że młode umysły są bardzo płodne i jeżeli jest osoba powiązana z jakąkolwiek partią. Ja nie mówię tutaj akurat o konkretnym przykładzie, ale przykłady z innych miast dobrze podają, tak jak Łomża, Suwałki czy tam Chorosz, gdzie osoba jest niepowiązana jest albo urzędnikiem, albo nauczycielem. To ma być koordynator. To nie ma być ktoś, kto będzie przewodniczącym, bo ta rada ma swojego przewodniczącego, tylko koordynatorem. Ja może tak, może pani Janka nie jest naszym koordynatorem, ale ja tak bym powiedział, że pani Janka koordynuje też troszeczkę taką naszą pracę. Wysyła nam informacje, dane. Wszyscy dzisiaj powiedzieliśmy bardzo wiele dobrych słów o pani Jence. Ja się jeszcze raz to powtórzę, że to jest świetny pracownik, który bardzo dobrze koordynuje naszą pracę. Pani Jenka nie jest związana z żadną partią, klubem, stowarzyszeniem, prawda? Nie, dokładnie. I uważam, że nasza rada działa bardzo dobrze. Więc idźmy za tym przykładem i zróbmy to samo. Zróbmy niezależnego, apolitycznego koordynatora, który będzie naprawdę wspomagał pracę tej młodzieżowej rady. Ja nie mówię, że ta rada działała źle, ale może działać jeszcze lepiej. A o to wszystko walczymy. A myślę, że pan Sławek nie będzie smutny, że nie jest koordynatorem, bo tu konkretnie jest powiedziane przewodniczący Rady Miejskiej, więc to jest pan Sławomir, że nie będzie koordynatorem Młodzieżowej Rady, bo przecież też ma, piastuje stanowisko koordynatora, tak, w tej chwili w ZIK-u. Więc, ale dokładnie, ale piastuje, bo widziałem taką informację, więc zostanie pan dalej koordynatorem, stanowisko jest, tytuł dalej zachowany, więc myślę, że dwie pieczenie na jednym ogniu, że wszyscy będziemy zadowoleni. Dziękuję bardzo. Chciałabym jeszcze jednak poprosić o doprecyzowanie tych zadań koordynatora, bo tutaj z uzasadnień wynika mi, że ma być to taka obsługa, pomoc techniczna w organizacji i tak dalej. Tymczasem w zapisie jest, które to zadanie jest pomoc merytoryczna. Więc trochę nie rozumiem do końca, czy ma być to pomoc merytoryczna, czy taka techniczna obsługa działalności. Panie Przewodniczący, przede wszystkim, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o sprawy, które wpływają no, chociażby na tą młodzież. I pan się nie powinien obrażać, pan nie powinien doprowadzać do takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili. Bo ja sobie nie wyobrażam młodzież czy przewodniczący Rady Młodzieży. On o godzinie 12 będzie miał wolne i on będzie chciał się spotkać z koordynatorem. Nie wiem, jak prezes będzie na to patrzał, gdybyś pan został dalej tym koordynatorem, bo ja bym po prostu nie pozwolił. Pan ma wykonywać obowiązki dotyczące spółki z WIK-u. A jeżeli ktoś, jakiś urzędnik z gminy będzie tym koordynatorem, od godziny 8 do godziny 16.30, czy tam czasami do 17, w każdej chwili ta młodzieżówka może przyjść do gminy, usiąść
w jakimś odpowiednim pomieszczeniu i porozmawiać. Nie możemy brać na siebie wszystkich decydujących rzeczy, no, które są decyzyjne. I proszę Państwa, tradycji raczej nie powinno się zmieniać, no ale tutaj tradycja, rada powinna być młodzieżowa, ale wcale nie musi być ten sam koordynator. I może wreszcie, no, dajmy tej młodzieży, żeby nie dyktować dla nich godzin, terminów, bo ja nie mam czasu. I ja dzisiaj nie mogę. Ale oni mogą i oni chcą. Młodzi ludzie są, no, takimi raptusami. Jak coś zamyślą, oni w tej chwili chcą rozwiązać problem. Pan nie będzie miał czasu. Dla nich dzisiaj wyznaczysz pan na za dwa dni. Oni nie mają czasu. Nie mogą się zebrać w tym terminie. Oni się zbierają, oni uwzględniają te terminy, a nie koordynator. A koordynator, który będzie siedział w Urzędzie Miasta i Gminy w Łapach, jego obowiązkiem jest przyjąć o tej godzinie, o której oni proszą. I tak jest moje zdanie. I myśmy nie róbmy z tego wielkiego laru, wielkich jakichś, no, że my postawiliśmy na swoich. Moja propozycja, dajmy dla tej Rady Młodzieżowej pracować. Nie uprawiajmy polityki, bo i tej polityki to w naszej Radzie jest dużo za dużo. No, nie wciągajmy do tego młodzieży. Dziękuję. Ja tak słucham bardzo ludzi, potem bardzo powiem, jak to funkcjonowało w poprzedniej kadencji Marowatu, by wiedzieć, że to ten temat, jak to funkcjonowało, czy przeszkadzało, czy nie przeszkadzało, kiedy się spotykało, jakich godzinach, ile osób, jaką inicjatywę. To może warto było wiedzieć przed tą decyzją. Ja to Państwa apeluję tylko, bo wywody takie Pana Łapszy, dziękuję za troskę o mnie, naprawdę. Ja też czytałem Panu poziom tam z budżetu poprzedniego, na 19 rok. I Panu też o co Pan powiedzi, przy budżecie. Nie ma problemu. Także argumenty, które Państwo używacie, jest, no tak, każdy ma prawo wypowiadać się oczywiście z demokracją. Ale potem może wypatrzę. Proszę bardzo, niech to był wcześniej. Pan Andrzej Kowalski, tak, proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, dlaczego jakby nawiążę do powiedzieć tutaj koleżanki i kolegi i swojej jeszcze? No ja rozumiem rolę koordynatora, tak jak ona jest zapisana tutaj w uchwale. W regulaminie. I tu jest mowa o tym, że zadaniem koordynatora jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji pomiędzy Młodzieżową Radą a organami samorządowymi Miasta Gminy Łapy i Urzędem Miejskim w Łapach. Tak jest zapisana rola koordynatora. Ja, tak jak mówi Panie Sławku, wierzę, że Pan doskonale wykonywał tą funkcję, tylko nawiązując do wypowiedzi kolegi i do swojej, no pytanie, czy osoba, która byłaby na miejscu dostępna w godzinach pracy, nie byłoby jej łatwiej, tak? To do Państwa oceny oczywiście pozostaje jakby poprzez zatwierdzenie tej uchwały, czy nie. Ale no mówię, jeżeli możemy, według mnie, jeżeli możemy coś poprawić i jakby umożliwić, ja to traktuję jako rolę taką organizacyjną, tak to rozumiem, tak ten zapis, tak to rozumiem. Może ta osoba, która by była na miejscu, miałaby większą, wydaje mi się, według mojej oceny, subiektywnej oczywiście, tak, ale wydaje mi się, że miałaby większe możliwości, bo byłoby na miejscu, tak, z urzędem skonsultować i tą informację przekazać. Oczywiście Państwo podejmiecie ocenę. Prosiłbym bardzo tylko, przynajmniej z mojej strony, nie traktować tej wypowiedzi jako próby oceny, tak, że coś do tej pory było tak robione, a nie inaczej. Ja szukam po prostu, no, jeżeli się otwierają nowe możliwości, ktoś zobaczył możliwość usprawnienia czegokolwiek, to ja się zastanawiam, tak, jako radny, czy jakby w tym kierunku też nie pójść, nie dać szansy, no. Jak uważacie Państwo, ale według przynajmniej mojej oceny, tak, nie byłoby to złe, można by spróbować. Jeżeli by to się nie sprawdziło, zawsze możemy tę uchwałę jakby podjąć, jakieś zmiany do tej uchwały, tak. A mówię, no, osoba, która by była na miejscu przez te 8 godzin dostępna, wydaje się, że mogłaby na bieżąco konsultować i z pracownikami urzędu jakieś inne wydarzenia, to co pan burmistrz wspominał, tak, że można by jakoś tam skoordynować te spotkania. To dla mnie to jest zmierzanie w dobrym kierunku. No jak uważacie Państwo? Każdy z Państwa osobiście
głosując podejmie taką inną decyzję. Ale według mnie to nie jest takie. Dziękuję. Przewodzę Pani Borelię. To ja jeszcze chciałabym jakby tylko uzupełnić i nawiązać. Pani Emilka zapytała, że podniosła kwestię merytoryczną. No merytoryczne to różne zadania mogą być, tak? Równie dobrze może być to kwestia nawet podpowiedzi w kwestii takiej, jak sporządza się protokół, tak? Jak, no wiele różnych zagadnień i nie wiem, czy jakby nie chodziło Pani, że istnieje zagrożenie jakiejś wtrącania, nie wiem, ideologicznej rzeczy, tak? Absolutnie, więc to, no, na wszystko może się zdarzyć, tak? Równie dobrze ktoś inny powie, że Pan Przewodniczący będzie kogoś indoktrynował, tak? A Pan Przewodniczący powie, dalki, jestem od tego. Ale tutaj te argumenty, które wytoczyliśmy, że jeśli będzie to pracownik urzędu, który łatwiej będzie w imieniu urzędu tutaj współpracował z taką radą i jeśli zajdzie taka potrzeba, udzielał jakiejś pomocy, no to jakby to jest taka chyba jakby właściwa ścieżka. Nie możemy od razu zakładać, że to będzie jakaś ta działalność ideologiczna, o której tutaj powiedzieliśmy, że chodzi o to, żeby ją wykluczyć po prostu, tak? Bardzo dobry przykład, który podał tutaj Pan Piotr, przypadek naszej Pani Ireny, z której wiemy, że bez jaką tutaj była wsparciem, dużymi pomocą dla nas, pomijając funkcję, że to było jej zadanie, tak, i stanowisko pracy jako obsługa Rady, ale też wiemy, w ilu przypadkach właśnie zawsze była chętna, otwarta, podpowiadająca nam wszystkim. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Pan Adam Kosiewicz, tak? Tak, proszę Państwa, chciałbym w tej wypowiedzi teraz nawiązać troszeczkę do tradycji właśnie. Pamiętam kadencję Rady Miejskiej, której miałem przyjemność zasiadać w latach 2010-2014. Wówczas przewodniczącym był pan Andrzej Bojkowski. Wówczas była podobna dyskusja dotycząca tego tematu właśnie, powołania Rady Młodzieżowej. Wówczas jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości również byliśmy za tym, żeby opiekę nad tą Radą Młodzieżową sprawował pan przewodniczący, wówczas pan Andrzej Bojkowski. Więc to jest pewna konsekwencja naszego działania, żeby pokazywać, że ten przewodniczący właśnie Rady jest osobą, która pokazuje pewien też model funkcjonowania Rady. I o to chodzi, jakby, jeżeli chodzi o pewne kształcenie czy oświatę młodego człowieka, wychowanie w duchu obywatelskim. I przede wszystkim o to chodzi, jeżeli mówimy o tym, że to przewodniczący jest właściwą osobą do tego, by prowadzić, pokazywać pewną ideę funkcjonowania samorządu. Więc to nie jest dlatego, że my dzisiaj, że pan Maciejewski przewodniczący, to dlatego jesteśmy za tym, żeby to przewodniczący był osobą odpowiedzialną za Radę Młodzieżową. Wtedy, kiedy był pan Andrzej Mojkowski, też byliśmy za tym, żeby przewodniczący był osobą koordynującą taką radę. Przewodzę pan Maciejewski, pani. Mam pytanie do pana radcy prawnego, bo tutaj takie głosy się pojawiły, że chcemy jakby tę uchwałę odrzucić i że nie będzie tej uchwały, tak? Mam pytanie, czy ta uchwała do tej pory co obowiązuje? Jeśli tej nie uchwalimy, w dalszym ciągu będzie obowiązywała tamta, w tym poprzednia. To już nie została uchylona, tak? Więc jak prawnie nie została uchylona, to obowiązuje. Czy będzie skuteczna i prawidłowo służyć mieszkańcom? Zwracam uwagę tutaj, że ciągle akurat mamy sieć szkół, która się nijak ma do obecnej sytuacji prawnej. Ponad 10 mandatów jest wybieranych w gimnazjach, tak? Więc mamy pokazany skład rady na 21. W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wyłonienia rady młodzieżowej w liczbie, która by uprawniała ją do takiego działania, które byłoby zgodne z uchwałą, więc to jest tylko tego typu kwestia. Czy obowiązuje? Tak, obowiązuje. Czy została uchylona? Nie. Natomiast czy będzie skuteczna? Wątpię. Proszę bardzo, Pani. Ja mam tutaj właśnie pytanie, bo padają argumenty właśnie o tym łatwiejszym dostępie członków Rady Miejskiej do osoby, która będzie to koordynować. Czy w zeszłej Radzie były takie sytuacje, nie wiem, że członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej zgłaszali jakieś zastrzeżenia, nie wiem, że mają problem
z kontaktem z panem przewodniczącym, bądź nie wiem, nie otrzymują jakiejś pomocy, której potrzebują? No ja nie chciałbym się wiosenić, bo to najgorzej jest. Nie uważam, że was dobrze się nie stosowało z tą poprzednią młodzieżową radą miejską. Mieli kupę inicjatyw i pewne rzeczy zostały jeszcze niedokończone, wątek w ogóle to może dokończyć. I nie widzę problemu. Są w tej chwili takie środki, że możemy się w każdej chwili porozumieć i korzystaliśmy z tego na co dzień, znaczy na co dzień. No, rada młodzieżowa kierowcy bez względu na prezydium, które powinno się spotkać przynajmniej raz w miesiącu, z tego co pamiętam. I tak to było robione. Dzwoniliśmy, znaleźliśmy po prostu termin, nie było żadnego problemu, żeby się spotkać, zebrać, przygotować to i potem podejść pod uchwałę, pod obrady Młodzieżowej Rady Miejskiej. Żadnego, przynajmniej ja tak chcę z mojej strony, nie było żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, no ludzie młodzi bardzo się cieszyli z tych spotkań i efekty były takie. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Mekowski. Ja tylko odwrócę do wypowiedzi do kolegi. Ja jeszcze raz podkreślam. Ja absolutnie nie chcę złego słowa powiedzieć. Nie taka była moja intencja wypowiedzi na temat działalności dotychczasowego koordynatora. Absolutnie, panie Sławku, żeby to wybrzmiało, tak? Nie o to mi chodzi. Absolutnie nie o to mi chodzi. Nie taka moja intencja była wypowiedzi. Intencja mojej wypowiedzi była tylko taka, że jeżeli według mojej oceny, tak, możemy coś usprawnić, to spróbujmy to zrobić, ale mówię, absolutnie nie, w żaden sposób negatywnie, nie było moją intencją, żeby tutaj jakiś negatywny wydźwięk dawać co do pracy dotychczasowego koordynatora, takich sygnałów ja osobiście nie odebrałem i nie, jeżeli pan to tak odebrał, to nie tak to chciałem, na wszelki wypadek, żeby jakby, żeby było jasne, dziękuję. Ja tutaj jestem wywołany. Ja chcę bardzo mocno też podkreślić, że uważam, że kadencja, kiedy był przewodniczący pan Andrzej Mojkowski, to był bardzo dobry przewodniczący i bardzo gratuluję panu. Pewnie już niejednokrotnie mówiłem wtedy przewodniczenia tamtej radzie i wtedy w tamtej sytuacji też uważaliśmy, że to przewodniczący jest właściwą osobą. Właściwą osobą do tego, by koordynować. A kiedy się skończyła kadencja? W 18 roku? W końcu? Czy może być? Dwuletnia? No bo jeżeli obowiązuje stary regulamin, stary statut, to ustępująca rada miejska, młodzieżowa, powołuje miejską komisję wyborczą. To jest pierwszy punkt, powołuje. Jeżeli nie powoła takiej komisji, takie zadanie ma wykonać koordynator. Powołany przez burmistrza, akurat to koordynator, czyli wtedy to był przewodniczący rady. Więc no nie wiem, czy tej ciągłości ta ciągłość została zaniedbana akurat przez pana koordynatora, pewnie tak, bo nie było się pan kolejny. Znaczy no przewodniczącego rady, bo teraz nazywa się koordynatorem, tak? Więc dlaczego pan zaniechał tylko rani wyborów i kontynuację, o której tam mówimy, bo działalność rady jest słuszna, ale to też, żeby to stało się tradycją, to powinna być kontynuowana ta cały czas działalność i żeby młodzież wiedziała, że te dwa lata są wybory i te komisje się zbierają. No, problem rzeczywiście z tym wszystkim są tak jak zawsze. Tutaj poprzednio te sprawy, jeżeli chodzi o wybory, sprawowała pani sekretarz i tu nie było z tym żadnego problemu. No, ale jeśli będę, że pan wybrał takiej komisji, żeby kontynuować tę działalność rady, bo to już minęło, mamy listopad. Mija rok czasu, tak. Rok czasu. A zadaniem przewodniczącego było powołanie takiej komisji wyborczej. To żaden problem. Jeżeli byłaby zmiana tej uchwały dotycząca sieci szkół, to w czym problem, żeby to zrobić? To jest naprawdę żaden problem. Nie, ale mamy teraz merytoryczne działalności poprzedniego koordynatora, czyli przewodniczącego. Tak. Poprzedniego koordynatora nie było. No to przewodniczącego rady, który miał pilnować działalności Miejskiej Rady Młodzieżowej. Powołać i zebrać kolejne, zorganizować kolejne wybory. No więc kolejne wybory były zorganizowane, czy pan zauważył, po zmianie sieci szkół. Jakieś były robienia tych wyborów przy starej tej. Pan się stanie, co pan mówi? No powinna być ciągłość władzy. No ja wiem, że powinna być, będzie ciągłość. Tylko po prostu poprzednio nadzór nad opiekę nad radą sprawował przewodniczący rad miejskiej. W tej chwili jeżeli tak jak będzie, jak państwo zapisy macie, będzie to wskazanie przez pana burmistrza osoby, pana burmistrza. Wiadomo, że organem wykonawczym jest pan burmistrz, natomiast uchwałodawczym jest rada miejska.
I to jest ta różnica, weźcie Państwo pod uwagę. I tak jak to powiedział Pan Rolkanem Karasiewicz, zawsze było to tak, jak jest. Nie tylko te trzy rady funkcjonują tutaj w Polsce, młodzieżowe, jest tych rad dosyć dużo. Nawet przy Sejmie są tego typu organizacje, tych właśnie rad. Popatrzcie sobie Państwo, to wszystko tam wygląda. I wtedy możemy podyskutować ten temat. Ja wiem, że Państwo chcecie zmienić zupełnie po prostu, jak Pan Państwu mówi, organ wykonawczy, Pan Burmistrz, Rada Miejska, organ uchwałodawczy. To jest ta różnica podstawowa, która zawsze tutaj była, że przewodniczący Rady sprawował opiekę nad budżetem Rady Miejską Rada Miejską uchwała. To jest to. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Panie Burmistrzu, mam pytanie. Ewentualnie kogo Pan widzi na miejscu koordynatora z ramienia gminy? Bo jak już została zaproponowana taka uchwała, to myślę, że jej zamysł już jest co do osób. Nie ma konkretnej osoby, ale uważam, że na pewno będzie to normalnie urzędnik. Moim zdaniem pewnie to powinna być osoba koordynująca Biuro Rady. To jest tak pewnie najprostsze rozwiązanie, bo i ma kontakt z radnymi, i ma terminarz. Także to nie ma, ja tu nie widzę drugiego dna, bo tutaj pan jest mój, bo zawsze tak było. No to jak my na przykład nie mieliśmy czegoś w centrum, nie wiem, toalety publicznej, to dalej mamy i tak. No bo to taki argument, to jak coś nie było. Także to jest już tutaj bardzo upraszczając, przepraszam, ale no nie możemy podchodzić tak, że czegoś nie mieliśmy, to dalej mamy tego nie. Nie widzę tu podwójnego dnia, naprawdę dna, uważam, że to powinna być osoba. Na przykład, jako przykład mówię, że pewnie najbardziej przysprawiła osoba, która koordynuje obsługę biura. A to wtedy nie warto zapisać tego właśnie w ten w propozycji tego statutu? Pracownik obsługujący biuro rady? Można wyznaczyć to. Nie jest to samo. Właśnie jeżeli mamy, że mamy pracownika biura rady, tak, prawda, to jest pracownik, mamy określonego, tak, natomiast on już w 50 powiedzmy może też być wybrany. Tak już dywagując, dlatego mamy przełożenie wtedy, że biuro rady obsługuje, prowadzi obsługę, prawda, Rady Miejskiej w Łapach. Natomiast jak mamy teraz wpisane, no ogólnie, to pan już wtedy wybiera, który prowadzi jakby obsługę Młodzieżowej Rady. I idąc tym tokiem, że mamy biuro rady obsługujące Radę Miejską, a tak, biuro rady nie powinno obsługiwać młodzieżowego sejmiku. Daję taką tylko propozycję do rozważenia i przedyskutowania, jeśli nie ma jeszcze zamysłu co do osoby. Świadomie my nie zaciśniamy tego kręgu tych osób potencjalnie mogących się opiekować, bo na przykład może dobrym pomysłem byłoby, żeby ktoś z nauczycieli. To jest dobry pomysł, to rocznie to funkcjonuje, także nie wiem, przypuśćmy Pan Adam Karasiewicz, mówię jako przykład, był na przykład dobrym koordynatorem, bo ma bardzo duży kontakt. No tak, ale ja mówię, no to tutaj, ja mówię, to jest, przepraszam, to mówię jako przykład, że nie zawsze jest jako przewodniczący. Ale ja myślę, że to jest ja świadomie my nie chcieliśmy zawężać, że my wskazujemy konkretnie jedną osobę. Ktoś z pracowników, tak samo jeden są zastępstwa. No pewnie ktoś z wydziału organizacyjnego, ale to nie jest tutaj wskazane konkretną osobę, żeby nie zawężać kręgu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przysłuchuję się i tak myślę następująco. No. Chyba jest problem z samą nazwą koordynator. Może zmienimy go na opiekuna. Padło hasło, że może to być osoba biura rady. Może to jest dobry pomysł zrobić tak, że nasza młodzieżowa rada będzie podlegała pod biuro rady nasze i pani, która będzie obsługiwała, w tym przypadku jest to pani Lenka, również udzieli jakichś tam informacji i skoordynuje. Natomiast zostawmy, załóżmy, patronat honorowy jako przewodniczącego Rady Miejskiej. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Ja myślę, że znowu wracamy do tego, ja myślę, że to oczywiście moje zdanie, ale na przykład zaniedbanie z nowymi wyborami to związane się z tym, że były wybory samorządowe, tak? I pan przewodniczący był zajęty czym innym, wyborami, potem otwieraniem, czy nowymi sesjami, tak? A taki pracownik jest neutralny, będzie miał czas się zająć tą młodzieżą. A tak samo biuro rady też przy wyborach samorządowych ma dużo pracy. Jeżeli te dwa terminy się zbiegają, no to ktoś za niego, tak jak pan przewodniczący, kolejne wybory, żeby ta rada kontynuowała swoją pracę.
Ja myślę, że pan radny troszeczkę jeden element tylko pokazuje. Zawsze jest też trudność, jeżeli chodzi o Radę Młodzieżową, bo też i wybory nie do końca. Pan Rogowski pewnie sobie przypomina, jak wyglądały nieraz wybory, że trudno było przeprowadzić w danej szkole, bo na przykład młodzież miała inne zajęcia, bo może samorząd uczniowski czy coś takiego. Nie szukajmy tutaj tylko w kwestii koordynacji problemu, czy tam w kwestii zorganizowania, bo można powiedzieć, dlaczego urząd nie zorganizował, to można powiedzieć za kadencji czy moi tak było, czy pana burmistrza Gołyszewskiego, czy pana burmistrza Brzoski. Proszę zauważyć, wtedy też się nie dało zorganizować. I co powiemy, że pan przewodniczący Majkowski tutaj zawinił? Moim zdaniem nie. Pamiętam, jak to wtedy funkcjonowało. Praca z Młodzieżową Radą jest bardzo trudna. Bardzo trudna jest. Zatem też może się okazać, że w niektórych latach tej Młodzieżowej Rady nie będzie. Ale też nie będzie tak, że ktoś jeden będzie za to obwiniony, bo naprawdę wiele czynników wpływa. Natomiast tutaj, no ja myślę, że tutaj ta propozycja pana radnego Wicenciaka jak najbardziej jest słuszna, tak, żeby wiedzieć, jaka to osoba będzie. No jeśli ma być dostępna, to dlaczego nie będzie to pracownik Biura Rady? Myślę, z przyjemnością pani Irenie tę funkcję dalej, gdyby dłużej zostawała z nami, teraz no też nie wiemy jak, zatem pan burmistrz dalej ma możliwość w regulaminie organizacyjnym wskazać pracownika Biura Rady. No mnie trochę zaniepokoiło to, że no, jest propozycja w statucie, czyli propozycja z urzędu, że będzie koordynator, a pan burmistrz mówi, że jeszcze nie wie. No. Jednej rzeczy się z panią zgodzę, akurat, że jest to trudny temat tworzenia tego i dlatego jeszcze raz podkreślę, że to powinna osoba, która będzie się tym zajmowała, pracowała, w godzinach pracy nawet zajdzie do szkoły, spotka się, bo w większości, nie mówię, że wszyscy członkowie, jest to młodzież, która pewnie działa w samorządzie uczniowskim, bo jest taka grupa młodzieży, która chce aktywnie uczestniczyć w pracy szkoły itd. Więc tu się z panią zgodzę, że trzeba do tego pracy i ta praca poświęca czas. Czas w godzinach dziennych. Tutaj jak najbardziej, jak ja bym już tak wskazał osobę, jak Państwo widzicie na stronie, jest ogłoszony konkurs pracownika Biura Rady. No to jak ja mogę wskazać taką osobę, jak nie wiadomo, kto nią będzie. Więc moim zdaniem naprawdę ja nie widzę jakiegoś tam kłopotu, czy będzie to taka osoba z organizacyjnego, czy taka, bo pewnie prosi się, żeby to była pani Irena, też jest pracownikiem Wydziału Organizacyjnego. Więc jeżeli to będzie pracownik Wydziału Organizacyjnego, to czy będzie to Iksiński, czy Nowak, czy tak dalej, to nie ma to różnicy żadnej, nie? Ale uważam, że tu się z panią zgadzam, że na to jest trzeba poświęcić czas, a ten czas trzeba poświęcić w ciągu dnia roboczego. Ponieważ w szkole z taką młodzieżą trzeba się spotkać, trzeba pomóc im zorganizować te wybory, trzeba spotkać się z samorządem uczniowskim, a to uważam, że to powinien zrobić ktoś, kto pracuje w urzędzie i ma do dyspozycji czas, i to jest jego czas w pracy. Dziękuję. Proszę bardzo. Tak, tak jak pani radna Urszula powiedziała, doszliśmy do konsensusu i żaden pracownik innego zakładu pracy, który pracuje od godziny 7 do godziny 15, nie powinien być żadnym koordynatorem Rady Młodzieżowej. Takie jest moje zdanie i tak to powinno wyglądać. Tak to powinno wyglądać. Od tego jest samorząd, od tego są pracownicy i w urzędzie, o urzędzie mówię. I dlatego oni tymi sprawami powinni się zajmować, a w szczególności obsługa Biura Rady. No ile tam osób będzie, nie wiemy, ale to oni powinni obsługiwać Młodzieżową Radę. Dziękuję. A jeszcze odnośnie tego statutu, w czasie regulaminu, który dla was czytam, jak już przeminęła ta stara kadencja, już pewnie komisji wyborczej nowej nie powoła stara rada,
to jest zapis, że taką komisję, takiej, tej komisji wyborczej nie może być kandydat na radnego, czy nawet radny. Więc już mamy to, że pracownik urzędu będzie musiał teraz zająć się nowymi wyborami, tak rozumiem, jako pani sekretarz. No bo jak zaniedbała się tam tę kadencję, nie powołała takiej komisji, no to według regulaminu tej komisji nie może uczynić też kandydat na radnego. No to już mamy dylemat, że musi pracować. Tutaj jeszcze w kwestii tego, bo tutaj gdzieś powraca tak niechcący w wypowiedziach niektórych radnych słowo zaniechanie. Proszę Państwa, ja bym tego nie traktował w kategoriach jakichkolwiek zaniechań, że nie odbyły się do tej pory wybory do Młodzieżowej Rady. Kwestia jest przede wszystkim tego typu, że wygasły nam gimnazja, więc ta ordynacja, która była do tej pory, po prostu jest nieaktualna teraz, więc nie dało się tego przeprowadzić wcześniej, bo byśmy albo wykluczyli zupełnie uczniów klas ósmych i szkoły podstawowe, albo byśmy faworyzowali gimnazjalistów, którzy właśnie zaraz skończą gimnazja, prawda, więc i nie będzie gimnazjum, więc tutaj ja myślę, że po prostu trafiliśmy w taki okres rzeczywiście zmian w oświacie i w siatce szkół, że dlatego te wybory najprawdopodobniej myślę tylko i wyłącznie się przedłużyły do tej pory. Dziękuję. Słuchajcie Państwo, no już tyle tu padło różnych wypowiedzi, ocen, może ocen niekoniecznie, ale tak zastanawiam się, jak z problemu takiego oczywistego zrobiliśmy wielki problem. Dla mnie naprawdę nie jest istotne, kto będzie koordynował. Czy to będzie pracownik wyznaczony przez pana burmistrza, czy przewodniczący rady. Ważne, żeby to była osoba kompetentna. Ale, jak tu pani przed chwilą przewodnicząca powiedziała, praca z młodzieżą jest trudna. Wydaje mi się też dobry, fajny pomysł jest, gdyby skierować się z taką propozycją do nauczyciela, który ma naprawdę bezpośredni kontakt z młodzieżą, obcuje z nimi na co dzień i to byłoby też fajne taka połączenie tej pracy zawodowej z funkcją taką koordynacji. Troszkę tutaj też padały takie troszkę sprzeczne wypowiedzi. Pan Adam powiedział, że powinien to być organizacja czy rada zupełnie niezależna, a pan później mówił o tym, że jakby przewodniczący rady no, wskazuje ten model i tak dalej, czy to już w tym momencie też jakby uciekamy troszeczkę od tej niezależności. Także wydaje mi się, słuchajcie Państwo, że pracownik jak najbardziej wyznaczony przez pana burmistrza, według mnie może jeszcze lepszy byłby takim koordynatorem nauczyciel z jakiejś szkoły, który ma no, nawet upadłe konkretne jakieś propozycje, który ma bogate doświadczenie i tą wiedzę do pracy z młodzieżą. Dziękuję bardzo. Ja do radnego Andrzeju, ale nauczyciel będzie wykonywał to w czynie społecznym, czy trzeba stworzyć jakiś delikatny etacik? Ja jestem masę społeczników, właściwie dużo chętnie. Chyba w szkole społecznej. Tak, dyskusja jest bardzo długa. Ja tutaj się cieszę, że większość radnych tutaj tak naprawdę to dba o zdrowie pana przewodniczącego Sławomira Maciejewskiego. To wszyscy się wypowiadali tak, żeby już nie był zapracowany, to tak już, żeby to odciążyć. Także panie Sławku, wszyscy dbają tak o pana zdrowie. Ja chciałbym zgłosić wniosek formalny, bo tutaj jest ta dyskusja już trwa dosyć długo i wniosek formalny jest następujący, żeby w paragrafie drugim tego Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej był taki zapis. Burmistrz Ław powołuje koordynatora po przyciągu pracownika biura rady, którego zdaniem jest pomoc merytoryczna Rady Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach w związku z jej bieżącą działalnością, czyli ze wskazaniem jako pracownika biura rady. Proszę bardzo, pani kandydat. Drugi wniosek formalny, żeby dodać, że patronat honorowy pełni przewodniczący Rady Miejskiej. Rozumiem, że Państwo może to opisują, naprawdę cieszę się, tak akurat nie żartujemy, czego się spodziewać, no ale to tak właśnie jest czasami. Rozumiem także wniosek formalny. Czy jest głos przeciw?
Albo zapiszmy wprost, że wracamy w biurze absolutnie i tak dalej. To wszystko. Tak jest. To wszystko. No, to wtedy pracownik będzie to robił, tak? Dobrze. Proszę bardzo, powtórzenie tego. Proszę bardzo, panie się. A mój wniosek jest przeciw temu, akurat przedstawił pan pan Kosiek i pan Wincenciak. Żeby zostało tak, jak jest to w uchwale. Mógłby pan to uzasadnić? Uchwał, tak. No jest głos za, jest głos przeciw, przeinformowano, czy to wypełnione, tak? No więc właśnie. Radny Przeglewicz, proszę bardzo. Ponieważ padł głos przeciw, to ja chciałbym spytać pana radnego Szusaka, czy bardziej uzasadnił ten swój głos, bo tylko, bo jest, takie troszeczkę jest to bardzo lakoniczne. Prosiłbym, no ja bym chciał usłyszeć jeszcze raz to uzasadnienie, prawda? Mam prawo do tego. Ma pan prawo, panie radny, ale pan już tyle tych argumentów tu usłyszał, prawda? Ja panu też powiedziałem. Nie wiem, czy pan słyszał moją wypowiedź, czy nie. Którą? Pan, czy był pan, jest pana sesji obecna, czy nie? Dziękuję bardzo. Wypowiedź moja była już. Dziękuję. No miała wypowiedź moja już, przecież jak to rozwoju. Mój wniosek brzmi następująco, żeby ten paragraf drugi był sformułowany w ten sposób. Burmistrz powołuje koordynatora, pracownika Biura Rady, którego zadaniem jest pomoc merytoryczna Radną Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łapach w związku z jej bieżącą działalnością. Tylko z tą jedną dopisą, w jednym dopisie. Proszę bardzo, panie Dan. W związku z tym wnioskiem jest jeszcze jeden problem, mianowicie w paragrafie 42 jest opiekun rady, jest koordynatorem powołany przez burmistrza Łap, czyli trzeba było też go zmienić. Można zapytać pana, zadać panu pytanie, czy taki zapis nie powoduje to, że jakby rada wchodzi w kompetencje nie, nawet nie młodzieżowej rady, tak, tylko organizacji pracy urzędu burmistrza, tak, no bo jakby to burmistrz odpowiada, a na przykład może burmistrz ma, znaczy ja nie wiem, ja tylko pytam, czy my za daleko jakby nie idziemy, tak, bo może burmistrz uważa, że pracy dla pracownika, który obsługuje biuro rady jest tak duże, że nie można i w danej chwili dzisiaj narzucić mu dodatkowego tego obowiązku, tak? Burmistrz mówi, że jak najbardziej to by się wiązało, dlatego też jakby nie jest tam już jakaś gotowa osoba, a my takim zapisem jakby chyba wchodzimy w kompetencje tutaj, gdzie za pracę urzędu odpowiada burmistrz, więc nie wiem, czy jakby nie za daleko tutaj idziemy. A ciało organizacyjne nie jest już. Państwo, bardzo dobrze, że to jest.
Proszę bardzo, przepisujmy teraz dwa formalne wnioski. Są dwa formalne wnioski. Dla młodzieży narzucamy coś Narzucamy pracę dodatkowo dla pracownika. Ale proszę Państwa, posłuchajcie. Także głosowanie przygotowane jest, panie. Prowadził, to nie było problemu. W tej chwili macie Państwo problem. To jest dostęp tłumaczenia. Hipokryzja jest hipokryzją. Czasem proszę nie mówić takich rzeczy. Punkt widzenia zależy od punktu widzenia. Wszyscy wiemy, znamy to w głowie. Dokładnie. Wszystko to zgadza się.
Myślę, że pan Jabłoński, który był członkiem, który jest członkiem Rady Seniorów, dzisiaj jakby mówił do nas wszystkich, tak, żebyśmy nie szukali dziury w całym i nie kłócili się, czy tam w ogóle nie debatowali o czymś, czymś nie jest istotne, tak? Przedmiotem tego jest wybór Rady, a państwo jakby szukacie argumentów na to, żeby tej Rady nie powołać. Nie, panie, pani przeiznacza, co pani właśnie odpowiada, Szanowni Państwo, ja, Panie Przewodniczący, jeśli można, tylko no, wnioski formalne zostały zgłoszone, głosujmy i to tak to w tej chwili według regulaminu, według statutu powinno pójść i trzymajmy się też przepisów troszeczkę. Wszystko Państwo znacie. Kto jest za tym wnioskiem, proszę dziś wszystko za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się, wszyscy wstrzymują się. Dziękuję bardzo. Wniosek nie przeszedł, tak? Wniosek nie przeszedł. Kolejny wniosek. Wniosek pana Dariusza, pana radnego Dariusza Widzęciaka. Kto jest za, proszę w spisku za, kto jest przeciw, to w sumie się wstrzymuje się. Dziękuję bardzo. Osób przeciw było więcej, jedna osoba się wstrzymała. I kolejny wniosek, wniosek pana Sława Szostaka o pozostawienie tak tego zapisu, taki jaki był. Kto jest za, przeciw, za, kto przeciw, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się, kto wstrzymuje się. I ten wniosek przeszedł, tak? Bardzo dobrze.
Oczywiście, że tak, to są wnioski. Dziękuję bardzo. Ja tutaj miałem powiedzieć Państwu, jak to funkcjonowało poprzednio. Nie wiem, czy jest taki sens, ale obiecałem, więc może powtórzę. Tak jak mówię, tutaj młodzieżowe ratownictwo składało się wtedy, nie pamiętam, chyba 13 czy 14 osób. Były powołane prezydium oczywiście i to prezydium generalnie przygotowywało to wszystko, zresztą taka zgodnie z statutem komunikacja nasuwała się za pomocą telefonu, za pomocą internetu. Spotykaliśmy się w miarę potrzeb, tak jak były to potrzeby, nie było żadnego z tym problemu. Te inicjatywy zostały zapoczątkowane, uważam, powinny być dalej ciągnięte. Chociaż miało być przygotowane, było już porozumienie, wysłane do Sołtysowego Stoku, ale tam się też Rada Młodzieżowa rozpadła. Nie było z tym podpisać tego porozumienia, się współpracy z Młodzieżą Radę Miejską Miasta Białystok. Powstały dwa zespoły z tego, co pamiętam, próby trzy, potem jeszcze trzeci może programowe. Warto by było to pociągnąć jeszcze, żeby też to samo było w tej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Także jeżeli chodzi o taką troskę tutaj, że nie ma czasu, że nie ma tego, czas jest i są takie środki komunikacji, się może z każdym spotkać, skomunikować się, uzgodnić pewne sprawy i spotkać się, sprawy załatwić. Nie było z tym żadnego problemu. Tutaj rzeczywiście Pani Janeka nam zawsze pomagała, tak jak w tej chwili to robi dla Rady Miejskiej, tak samo wtedy pomagała nam Rady Młodzieżowej. Również Pani Sekretarz Badoś Aniak się też to wszystko angażowała. Także naprawdę nie widziałem problemu, nie widzę problemu, żeby to funkcjonowało tak jak było do tej pory, żadnego problemu z tym nie było. Młodzież też chyba nie miała szkoły, też chyba nie narzekały, także dało się to wszystko jakoś pogodzić. Także to pokrótce tyle. Jeżeli myślę, że każdy z przewodniczących rady ma jakieś doświadczenie w prowadzeniu tej Rady Młodzieżowej też, opiekowaniu się tą radą, także służy swoją pomocą. Nie wiem, czy będzie to w tej formie, czy w innej. W każdym razie to tyle na podsumowanie. I za troskę dziękuję właśnie o moje zdrowie. Naprawdę tutaj cieszę się, że Państwo tak się to przyciągnie. Ja daję sobie jakąś radę i mam nadzieję, zawsze zdrowie się przyda, każdemu się przyda zdrowie. Także dziękuję za tą troskę. Naprawdę jestem wdzięczny, niezmiernie, że tak powiem Państwu za tą troskę. Czy Pan też chciałby coś się dodać, może Adam chciałby? Nie, wydawałam się, że proszę bardzo, Pan Przewodniczący, proszę. Była się dosyć długa dyskusja i to bardzo dobrze, bo uważam, że w wielu takich punktach powinniśmy dyskutować. Po to zostaliśmy wybrani radnymi, żeby dyskutować. Martwi mnie jedna rzecz, że niektórzy przedstawiają tutaj nas, jakbyśmy chcieli coś blokować, jakbyśmy chcieli, żeby Rada Młodzieżowa powstała, bo tak to brzmiało wypowiedzi niektórych osób. Otóż my nie chcieliśmy, my chcemy, żeby powstała Młodzieżowa Rada Miejska, tylko uważaliśmy, że do tej pory to działało bardzo dobrze, funkcjonowało to dobrze, funkcjonował Pan Przewodniczący, prowadził to bardzo dobrze. Natomiast po tej dyskusji decyzja jest następująca. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość wstrzyma się od głosu. Wstrzymamy się od głosu, zostawiamy tej decyzji Panu Burmistrzowi. Czytałem Państwu projekt uchwały, także jeszcze na tego ponownie czytałem. Przystąpimy w tej chwili do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w obecnym brzmieniu przed chwilą odczytanej? Kto z Państwa jest wszystko za, kto się wstrzymuje, przeciw, wstrzymuje się, kto przeciw, przeciw. Wszyscy chyba widzą, co nawet to 20 osób. 10 głosów za, przy 0 przeciw, 10 wstrzymujących się. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Dziękuję serdecznie Państwu za podjęcie tej uchwały. Ja tutaj od razu powiem, że my, naprawdę ta nasza młodzież się poradzi. Nie trzeba im pewnych rzeczy mówić, oni bardzo, bardzo dużo wiedzą. Mają naprawdę swoje zdanie. Tu jako ciekawostkę Państwu powiem, część Państwa może wie, że uczennica z naszej szkoły, z naszego gimnazjum jeszcze z tamtego roku, 2 lata temu skończyła.
jest w tej chwili członkiem przy Młodzieżowej Rady, Radzie przy Sejmiku. My mieliśmy takie spotkanie. Naprawdę gratuluję serdecznie tu przy okazji też rodzicom i tej dziewczynie, bo to jest przykład, jak ta młodzież jest naprawdę fajna, jak ona sobie dobrze radzi, że jak chce pracować. I my, naszym zadaniem jest tylko pomóc zorganizować, pomóc tutaj, jeżeli warunki lokalowe, a na pewno nie wskazywać różne jakieś kierunki ideologiczne czy partyjne i tak dalej. Ta młodzież naprawdę jest fajna i ma bardzo swoje zdanie i ja tu gwarantuję, że nie będzie żadnych wskazań, żeby tutaj, tak jak pani wskazała, pani radna, słowo merytoryczne, to nie znaczy, że my będziemy, że ja, czy ktoś pracownik będzie coś wskazywał kierunek. Nie. Ta młodzież jest naprawdę ponad tymi wszystkimi rzeczami, którymi my niestety nieraz sobie tutaj zajmujemy czas. I po naszej stronie jest tylko pomoc, bo ona się zorganizowała, spotkała, bo pomysły ma rewelacyjne i to trzeba podtrzymywać. Dziękuję bardzo. Poseł Tomkasiewicz. Bardzo dziękuję za wypowiedź pana burmistrza i mam tylko nadzieję, że to tak jak pan burmistrz przedstawiał wcześniej, że kiedy ta rada już się konstytuuje młodzieżowa, to liczymy na to, że rzeczywiście tą osobą odpowiedzialną za radę będzie pracownik biura rady. Dziękuję bardzo. Ja również przychylam się do słów dotyczących operatywności i samodzielności ludzi młodych w łapach, bo rzeczywiście to jest nadzieja na łap i myślę, że nie złą szkołą jest tutaj właśnie młodzieżowa rada miejska w tym etapie. Zresztą świadczą o tym chyba po tym dalszy los tych uczniów, oczywiście uczniów biury, członków Rady Młodzieżowej, którzy w tej chwili są już poza granicami łap, nawet naszego kraju, ale uważam, że dobrą szkołę tu przeszli i dobrze byłoby, że potem właśnie w tym samorządzie łapskim też pełnili funkcję już w tych radach następnych, czyli w Radzie Miejskiej, czy też potem w Radzie Samowie, że będą chcieli przyjść. Ale zgadzam się, co do tego mamy, ponieważ bardzo dobrą. Tylko trzeba jej po prostu pewne rzeczy umożliwić realizacji i uważam, że to jest. Ja tutaj, tak jak powiedziałem, oferuję swoją pomoc, że będzie taka potrzeba w tym wszystkim, bo jakieś doświadczenie w tym jednak zebrałem i uważam, że to można byłoby w jakiś sposób wykorzystać. To jest tylko tyle. Kolejny punkt porządku obrad to jest projekt z porządku obrad pod numerem 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Wizyjnej Miejskiej w Łapach. To cztery projekty uchwały. Uchwała nr 15 przez 19 Miejskiej w Łapach z 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Wizyjnej Miejskiej w Łapach. Na podstawie artykułu 18 ust. 1, 18 a ust. 1 i 2 ustawy wniosek własność tego roku w samorządzie gminnym wniosku z paragrafem 50 ust. 4 statutu gminy wobec najwyższych załącznik uchwały nr 40 przez 352 przez 18 z 15 listopada 18 roku w sprawie uchwały statutu gminy Łapy Rada Miejska w Łapach co następuje. Paragraf 1. Wniosek złożoną rezygnacją z członka komisji wydarzeń się rezygnacji pani Emilii Malinowskiej. Projekt uchwały wchodzi w życie po dniu podjęcia. Rzeczywiście takie pismo wpłynęło. Jest ono u mnie tutaj leży. Także pan przewodniczący mówi, że również radni też dostali. Także sprawa jest chyba oczywista. No, pani Wika nie musi mówić dlaczego, ale po prostu składa rezygnację. Składa rezygnację, w związku z tym musi to przyjąć. Proszę po prostu doba za krótka, a dzieci za małe. No właśnie. Także sprawa jest chyba, nie jest kontrowersyjna. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w wersji poprzednio odczytanej, proszę o przyjęcie przycisku za. Tylko że w tej chwili mam jeszcze. Nie, chodzi o. A komisja nie dobrze. Myślałem, że to jest ja mam. Przycisk przeciw, kto jest przeciw i trzeba się powstrzymać. Nie, to jest
wszyscy głosowali? Tak. Musiało zostać. To jest prawie. Dziękuję bardzo. 16 głosów za, zarów właśnie za zatrzymał sprzęt, przyjął projekt uchwały obecnie przedstawiony przed chwilą. I kolejny punkt porządku obrad to jest projekt uchwały w sprawie zmiany tytułu rozwiązania gminy Łapy na lata 2019-2022. Na podstawie artykułu 226, 27, 29 oraz artykuł 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych oraz artykuł 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 roku w samorządzie gminy Lenińska Łódź następuje. Paragraf 1. Następny. Dekuje się zmiany tych dozych finansowych gminy Łapa na 2019-2022. Ustęp 2. Wierzytelny prognozy finansowy w gminie Łapy za 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spraw zobowiązań na lata 2019-2031 po zmianach otrzymuje również zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 w okresie załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Zmiany prośby paragraf 5. Uchwała powinna być podjęcia. Sprawa była na posiedzeniu wspólnej komisji omawiana. Proszę pana przewodniczącego komisji o opinię w tej sprawie. Na sali twarzy. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Panie przewodniczący, dyskusja w tym punkcie porządku. Nie ma dyskusji? Jest to ustawa wyjaśniona? No, komisji było wyjaśnione. Czy pani skarbnik chce przypomnieć o to, czego to dotyczy, co te zmiany są? Są to chyba nie wiele z tego. Zmiana jest tylko jedna. Macie państwo objaśnienia, to samo chodzi o to, że w roku 2015 zwiększyliśmy w budżecie wydatki na realizację zadania budową ulicy Kastrowicza w miejscowości Łosówka Stara Kolonia. Jako, że jest to traktowane jako przedsięwzięcie w wieloletniej prognozie finansowej, należało zmienić także kwotę limitu na 2019 rok, załącznik do lat. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Wasiewicza. Chciałem podziękować panu burmistrzu w imieniu własnym, a także mieszkańców. Tak, tutaj to zwiększenie kwoty w wyniku spotkania pana burmistrza z mieszkańcami. Także tutaj mieszkańcy po części decydują w kosztach, bo tam bodajże 5200 gdyby wkładu mieszkańców, tylko darowizna na rzecz budowania tej drogi, plus wkład tutaj pana burmistrza, czyli pieniążków. Także dziękuję za te pieniążki. Będzie możliwość dokończenia tej drogi w tym roku. Tam zostało w granicach, nie wiem, 20, może 30 metrów. Także wiadomo, pogoda jest jaka jest, a tutaj jest szansa, że to w następnym tygodniu zostanie ukończone. Także dziękuję. Tak, jak najbardziej po spotkaniu z mieszkańcami. Zresztą tam ja wielokrotnie myślałem, że jeżeli coś jest takiego, które takie typowo gospodarskie podejście. Jeżeli coś jest zasadne, żeby to skończyć, tam był naprawdę ten kawałek, żeby dokończyć i mieć tę ulicę, żeby mieszkańcy mogli normalnie korzystać. Tym bardziej, że ten niedokończony początek tej drogi to by na samym początku, na wjeździe. Czyli by ci mieszkańcy jeździli najpierw po nieutwardzonej drodze, potem na części z Polbruku, gdzie przy opadach byłyby to jeszcze zabijane te studnie deszczowe. Także było to zasadne, dlatego uważam, że to jest taka konieczność zrobienia. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w tym punkcie porządku obrad? Przypominam, że należy uwagi. Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozwiązania gminy Łapa 2019-2022 w wersji przedmiotowej przeciwko czytanej, proszę o naciśnięcie przycisku za. Kto jest przeciw, wstrzymuje się, wstrzymuje się. Przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany tytułu rozwiązania gminy Łapa 2019-2022.
kolejny punkt porządku obrad. To jest projekt uchwały 14 z tego poprzedniego starego porządku, ale do nowego też, bo tam się nie zmieniło przecież. Osoby projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmian w Radzie Gminy 2019 rok. Uchwała numer 16 przeciw Gminie Miejskiej w łapach z dnia 29 listopada 2019 roku. To zmiany w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 2019 roku w samorządzie gminnym oraz artykułu 211 artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych. Rada Miejskiego Opolu następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 3/28/18 w Miejskiej Łapach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na 2019 rok podjęto następujące zmiany. Większość kandydatów budżetu gminy kwotę 9 900 zł z jego znaczenia nr 1 niższej uchwały. Ustęp 2. Większość kandydatów budżetu gminy kwotę 9 900 zł z jego znaczenia nr 2 niższej uchwały. Ustęp 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 z jego znaczenia nr 3 do niższej uchwały. Paragraf 2. Budżet gminy na 2019 rok podjęty zmiana wynosi. Plan dochodów budżetu gminy 102 miliony 81 830 zł z tego. Bieżące wysokości 85 582 610 zł. Majątkowe wysokości 16 499 220 zł. Plan wydatków budżetu gminy 107 milionów 752 732 zł z tego. Bieżące wysokości 79 965 873 zł. Majątkowe wysokości 27 826 859 zł. Deficyt budżetu w wysokości 5 710 902 zł zostanie pokryte w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Paragraf 4. Tu mam dziurę, niestety nie ma. Przed 12, bo tu mam akurat odchód na paragraf 12, no właśnie, tam już chodzi. Dobra, dziękuję bardzo. Paragraf 12 uchwały numer 3/28/18 Miejskiej w Łapach z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia z budżetu gminy Łapy na 2019 rok. Zdaje się ustęp 7 o treści. Tutaj będzie 7. W porządku burmistrza Łapy wykonywania zmian plany dochodów i wydatków związanych z podpunkt A. Zmiana kwotu pozyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich oraz zmiany nie pogorszą wyniku budżetu. Podpunkt B. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pokrytych paragrafu 5 ust. 1 punkt 3 oraz zmiany nie pogorszą wyniku budżetu. Podpunkt C. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Paragraf 5. Kolejny uchwalcie burmistrza Biła. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędu Sapkowskiego. Sprawa wyrobiczna będzie komisji omawiana. Proszę pana przewodniczącego komisji finansowej. Bardzo proszę pana. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Teraz dyskusja w tym punkcie porządkowym. Rozumiem, że bez tych zapisów dotyczących zwrotu tych środków w Unii Europejskiej, to po prostu no, nie byłoby to realizowane, tak? Jeżeli chodzi o budżet i że jest taka będzie potrzeba. Tu jest, chodziło nam o taki zapis techniczny, bo to, że zbliża się koniec roku, tak jak Państwo wiecie, w tych unijnych projektach bywa tak, że są czasami te przesunięcia między tymi tak zwanymi siedemkami, dziewiątkami. I żeby awaryjnie nie zwoływać tej sesji końcowej w grudniu, no to gdyby zaszła taka potrzeba, bo na chwilę obecną takiej potrzeby nie mamy, tak? To żeby można było ewentualnie w ramach tej kwoty na zadanie inwestycyjne ewentualnie przesunąć te środki między odpowiednią klasyfikacją budżetową. Bo bez tego upoważnienia z każdym takim wnioskiem powinniśmy do Państwa na ręce. Zwrotu też nie przewidujemy, bo już jest całościowy zapis taki, który tutaj proponujemy, żeby w budżecie się pojawił taki zapis, tego doprowadziliśmy już w uchwale budżetowej.
na rok 2020. Bardzo. No, tak jak Państwo widzicie, wynik budżetu to nie powinien wynik budżetu, tak? Tylko chodzi o to, też mi to wszyscy mówią, bo technicznie możemy przesuwać kwotę, bo wynika to z ustawy o finansach publicznych, górnik w zarządzaniu, ale bez tak jakby tych środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi w tym punkcie Pana sprawozdania? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa, z Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok w wersji przeze mnie przeczytanej przed chwilą? Proszę o się za, kto jest przeciw. Dostaliście Państwo projekt budżetu 15 listopada, był wysłany na maila, potem dostaliście również Państwo z materiałami na sesję Rady Miejskiej. I otwieram dyskusję w tym punkcie porządku, proszę bardzo. Oczywiście możemy dopytać poprzednio, w 2018 roku nie było potrzeby tego pytania, bo będzie kwestia taką, żeby dał się z tym zawodem. Taka Państwa operacja jest. Myślę, że każdy zapoznał się z budżetem, również proszę bardzo. Dzisiaj akurat wpłynęło opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Państwo dostaniecie oczywiście na maila, dopiero nie dzisiaj, ale one są pozytywnie zaopiniowała regionalna, zarówno przedłożony projekt budżetu na gminy na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i projekt uchwały w sprawie wieloletniej uchwalenia informacji finansowej gminy Łaby na lata 2023. Znaczy, może by się dało to strzelować i po prostu odejść do chwili rady, żeby też było innego. Ponieważ komisja ma się spotkać z tego, co pamiętam, chyba 3 także jesteśmy tu wszyscy razem, to może było tam to robić, żeby tam udostępnić rady. Miałem się właśnie spytać panią o opinię komisji, ale już wszystko jest w porządku, także macie Państwo sytuację jasną. Oczywiście będzie spotkanie wspólnej komisji o godzinie 18, z tego co pamiętam, 3. Tak. I to będzie spotkanie tutaj, tak? Tak. To było chyba tak ustalone? Tak. I następnie powstanie na tym spotkaniu opinia zbiorcza dotycząca projektu budżetu. I myślę, że 20 chyba, tak mi się planowali grudnia. Nastąpi 20 nastąpi drugie czytanie budżetu i ewentualne jego przyjęcie. Tak, to by wszystko. Wymagam pracy wyglądało. Proszę bardzo. Pan Andrzej Rygowski, proszę bardzo. Przyznaję się Państwu, że mam ogromne wątpliwości i takie wewnętrzne rozterki odnośnie tego punktu i forsowania cały czas budowy krytej pływalni. Słuchajcie Państwo, no czekamy, no nie wszyscy wiemy, czekamy może być dziesiątki lat już na basen w Łapach. Mam nadzieję, że jeszcze do mojego życia się w basenie w Łapach wykąpię. Słuchajcie Państwo, czy jest to bardzo zasadne w tej chwili forsowanie tego pomysłu?
ten projekt, czy zrealizowania tego bywania już na samym starcie, na samym początku na pewno część, że tak powiem, zadowoli. Pan burmistrz mówi, no fantastyczny cel, niezwykle szczytny, żeby każde dziecko kończące szkołę umiało pływać. No ale chciałbym też tutaj zauważyć na tych dorosłych mieszkańców, którzy no, chcieliby może w szerszym zakresie skorzystać z basenu, z pływalni, gdzie normalnie takiej zimy gdzieś do Mazowiecka, do Soku szukamy tych możliwości relaksu. Też by ci mieszkańcy, dorośli, którzy na to miasto pracują, które podatki wpływają właśnie na rozwój miasta, ci ewentualnie przyszli przedsiębiorcy, żeby naprawdę mieli takie miejsce do odpoczynku, do relaksu. To trzeba to nazwać, to basenik no, na pewno w pewnym sensie zabezpieczy, ale w pewnym sensie, po części. Oczekiwania, myślę, wielu mieszkańców są zdecydowanie troszkę inne. Poza tym, no, zerknijcie Państwo na uzasadnienie tego budżetu. No tam ogromna kwota jest, jeśli chodzi o deficyt budżetowy. Czyli w tym będzie, już nas nie stać jest na budowanie nawet takiego basenu. Panie burmistrzu, ma Pan jeszcze co najmniej, życzę już mniej więcej, co najmniej jeszcze 4 lata do tematu wrócić. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała sytuacja z tą podstrefą. Może rzeczywiście pojawią się inwestorzy, może rzeczywiście to przybędzie tych miejsc pracy, może rzeczywiście zbogaci się nasz dochód naszego miasta. I może rzeczywiście za te 2-3 lata będzie naprawdę lżej do tego podejść bez tego ogromnego napisu, jakim jest deficyt budżetowy. Mówił Pan też o tym, że wystąpił Pan o dodatkowe środki. Panie Przewodniczący, jakie miejsce w tej chwili jest to, czy też ewentualnie występując o zwiększenie środków, czy sugerował Pan też, że będziemy budować większy, czy mamy cały czas kurczowo tego projektu, który w tej chwili, że powiem, jest przed realizacją. Dziękuję bardzo. Składając wniosek o dodatkowe środki, tu nie ma możliwości jakiejś tam pola negocjacji, ponieważ my mamy konkretny projekt i o konkretnym projekcie mówimy, więc tutaj nie ma czegoś takiego jak wskazywanie. Moim zdaniem, tak jak to Pan powiedział, ja jeżeli byśmy dostali te środki, same nawet, ja mówię nawet, bo tam dorośli w jakimś stopniu też z tego skorzystają, ale naprawdę moim wielkim marzeniem było, że dzieci, które u nas, wszystkich naszych szkoł, wszystkich, Uchowu, Płonka, Łupianka i wszystkie, jeżeli będą miały obowiązkowe nawet zajęcia WF-u, bo moim zdaniem tak powinno być, 2 razy w tygodniu mamy sprzęt, który to dowiedzie, jeżeli to już byłoby spełnione, to już byłby wielki sukces. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o innych, to tutaj myślę, że tutaj koleżanka nas wesprze, czy będą środki, bo ja wątpię, była cały czas możliwość, że to są tak naprawdę ostatnie nabory i to były takie ostatnie możliwości, żeby skorzystać z tych środków. Dlatego ja tutaj zdecydowałem się na to i moim zdaniem to musimy poczekać na, mam nadzieję, że pozytywną informację jeszcze nie. Nawiązanie jakby do Pana Andrzeja, to jakby wyobrazić sobie zdanie, że cokolwiek byśmy tam myśleli jakby o tym basenie, to ujęcie go w budżecie jakby tutaj stanowi właśnie no jakby zabezpieczenie tych środków na wypadek, gdyby były te środki właśnie w większej wysokości przyznane z tych źródeł zewnętrznych, tak? Poza tym jakby zagwarantowanie też tych środków, które już mamy tutaj z projektu, czy po prostu, a tak nam to co? Musielibyśmy te pieniądze od razu przeznaczyć na coś innego. I myślę, że jakby kolejna próba podjęcia przeznaczenia tych środków, no to może jakby spełnić na niczym, tak? A tak jakby to i tak bym powiedziała, no te środki są tutaj bezpieczne w tym budżecie, tak? Zabezpieczone na moment, kiedy szukamy jeszcze innych, większych źródeł. No tak mi się wydaje. Dziękuję. Jeszcze raz, Pani Skarbnik, w jaki sposób, utrzymanie tej inwestycji w 2020 roku będzie generowało kolejne, że powiem, zadłużenie. W jakiej wysokości? Panie Lesie, myślę, że z tymi środkami przeznaczeniem nie będzie problemu.
Można by od razu zapisać, że zwróciłem te środki na budowę hali przy szkole nr 2. Jest niezwykle ważna inwestycja i potrzebna, także tutaj mi się wydaje, że nie było najmniejszych problemów z przeznaczeniem na inny cel. Ale to zawsze w środku roku można to jeszcze raz ponownie pytanie, czy to podtrzymanie inwestycji generuje nowy deficyt? W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, tak, planujemy z dochodów własnych pokryć ten wydatek w kwocie 354 913, a 1 766 200 z kredytów i pożyczek, tak? A kredyty i pożyczki to jest nasz deficyt, tak, bo deficyt planujemy pokryć właśnie niektórymi środkami z kredytów i pożyczek. Może będzie troszkę bliżej do mikrofonu? Tak, już skończyłam. Następny raz będzie bliżej. Proszę bardzo, Pani Radna. Ale to jeszcze może Pani jakby wyjaśnić, bo te kredyty i pożyczki będą uruchomione w momencie, kiedy inwestycja jakby ruszy, tak? Czy to jest po prostu już wzięliśmy i wpłaciliśmy, nie wiem, na konto urzędu i to generuje nam odsetki od kredytu? Nie, to oczywiście, że będą uzależnione od tego, czy ta inwestycja zostanie, będzie realizowana, tak? Tak jak Państwo widzicie, projekt budżetu to jest tylko projekt na chwilę obecną. To wszystko jest, to są nasze dopiero plany, tak? Ale w jaki sposób musimy sobie zaplanować, co będziemy robić i w jaki sposób będziemy to finansować. Czyli tutaj nie będę rozwijać wątku, bo z tego czasu dość długo rozmawialiśmy, tak, o tym basenie, więc tutaj nadal podtrzymuję, że nie widzę tutaj, że w przyszłości będzie jakieś zwiększone, będą zwiększone szanse na finansowanie tego typu obiektów, a ja jestem gorącym orędownikiem tej inwestycji, gdyż no, urodziłam się w Białymstoku i uczyłam się w szkole podstawowej na Pietraszach, która była taką pionierską szkołą podstawową. Do tej pory tam dyrektorem jest pan Lech Szargi. I on zbudował w tamtych czasach po prostu wielką halę i basen dla dzieci właśnie z tej szkoły podstawowej. Ja będąc w szkole podstawowej już korzystałam właśnie z basenu i po prostu ja wiem, jakim dobrodziejstwem jest dla dzieci posiadanie takiego obiektu, to, że można się nauczyć pływać, można chodzić na zajęcia korekcyjne, tak, dla zdrowia wiadomo, z jakimi problemami się teraz dzieci zmagają, nadwagą i tak dalej, więc moim zdaniem jest to naprawdę ważna inwestycja. Ten basen będzie większy niż ten, który mieliśmy do dyspozycji na Pietraszach, a on był naprawdę wystarczający na potrzeby właśnie WF-u, nauki pływania, gimnastyki korekcyjnej, plus właśnie również dorośli mieszkańcy z pewnością będą mogli tutaj skorzystać. Proszę bardzo, Radny Kowalczyk. Ja się przysłuchuję tej dyskusji i przecinam może ze zdziwienia. Jak poczytałem sobie protokoły z ubiegłego roku, jakie to było czarnowictwo nad budżetem na ten rok, gdzie deficyt był około 4 milionów, teraz jest około 8 milionów i zadłużenie było około 62 milionów, teraz jest około 48 milionów. I jakoś tak ciszy i spokój. My zawsze podkreślaliśmy, że jeżeli gmina chce inwestować, to musi brać kredyty, to musi inwestować, musi to robić. Natomiast w ubiegłym roku był straszny krzyk, a teraz wszystko jest fajnie, wszystko jest w porządku. Jeszcze pytanie do Pani Emilii, bo pod Nowej Komisji rozmawialiśmy przecież o tej nowej perspektywie i te działania 2.1.2, tak dobrze pamiętam? Przecież tam o to pytałem, że tam będzie szansa na szukanie tych pieniędzy na dodatkowe inwestycje. Dobrze pamiętam? No tak, żeśmy rozmawiali na Pani o koordynator projektu. Generalnie tak. Strategia jak najbardziej ujmuje zadania dotyczące infrastruktury. Tylko czym innym jest finansowanie strategii i to, z czego można, na co będzie można przeznaczyć środki europejskie, tak? Źródeł finansowania strategii może być wiele, tak? Może być budżet województwa, może być właśnie regionalny program operacyjny.
ale no nie oszukujmy się, środki europejskie są największym źródłem finansowania wszelkich inwestycji w tym regionie. Teraz mieliśmy w dyspozycji 5 miliardów złotych. Może będzie trochę mniej, ale myślę, że cały czas to będzie kilka miliardów złotych. Więc tak naprawdę sedno wszelkich inwestycji to są środki europejskie. A no, nie zapowiada się, żeby można było tego typu inwestycje jednak sfinansować z budżetu środków europejskich. Negocjacje przed nami z pewnością jeszcze wiele rzeczy się deklaruje, ale już Unia Europejska nakreśliła te obszary, gdzie widzi alokowanie swoich środków. Jeszcze trwają jakieś negocjacje między instytucjami Unii Europejskiej, ale to bardziej już takie doprecyzowujące, chociażby poziomy dofinansowania, czy jakieś tam typy projektów w tych obszarach, ale no, generalnie przedsiębiorczość, strategie niskoemisyjne, tak, ochrona środowiska, dochodzą kwestie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, więc po prostu tych środków no, nie wystarczy na wszystko i pewnych obszarów już tutaj Unia Europejska nie widzi, że potrzeba je wspierać ze środków budżetu Unii Europejskiej. Dlatego tutaj nie prognozuję właśnie, że będą środki na tego typu infrastrukturę. Bardzo pan profesor Wyszewski. No, ale szansa jest, panie Emilio, zawsze. A wracając do odpowiedzi pana Pukośnika, jak on widzi w tym deficycie, który mamy, jak on przejrzał budżet, to większość stanowi dokończenie domu kultury, bo generalnie wiem, że byliśmy przeciw, a teraz chyba nie jesteśmy wygodowy sami sobie. Jeżeli pan pyta, czy jesteśmy za, czy jesteśmy przeciw, że nie ma dyskusji. 6 milionów na razie mamy na same skończenie domu kultury. Druga część kredytu to jest basen. Więc ja nie wiem, o co panu chodzi, że tam krzyczeliśmy. No to mamy to zostawić? Już chyba teraz jesteśmy po gospodarstwu. A po drugie, chyba pan wie, jak się budżet zmienia, pan pewnie czyta gazety, reszta, czy ogląda telewizję, że ma same podwyżki. Nie wiem, czy pan pyta, ile gmina dołożyła, bo ja pytam teraz skargę. Już w tym roku 1 800 000 na same podwyżki dla pracowników administracyjnych i w oświacie, żeśmy dołożyli jako gminy. W tym roku, a jeszcze w tamtym, żeśmy dokładali. Znaczy w tym aktualnym, przepraszam. A w następnym tyle dołożymy. 1 800 000 zł. Ja to rozumiem. A dom kultury trzeba skończyć. Czy nie dom kultury i basen, to nie mamy deficytu na nim kogoś. Dziękuję. Dziękuję. Tylko ja uważam, że pan też powinien się w ubiegłym roku douczyć i ta matematyka tak samo w ubiegłym roku działała. Dobrze. Ale czy ja kiedyś chwaliłem budowę basenu albo dom kultury? No. Odpowiem na to pytanie. Nigdy. Dlatego to było czarnowisło, które teraz się sprawdza i ten kredyt rośnie do tego poziomu, jaki jest. Więc to nie mówi, że teraz jest czarnowisło, bo to wtedy było mówione, że do takiego poziomu zwiększy się deficyt i zadłużenie naszej gminy. I to się dzieje, a że te inwestycje nie zostały zakończone w tamtym roku, to wszystko przychodzi na ten rok i na kolejny. Więc to jest matematyka, panie Pukośnik. I czy nic nie zmieniło od tamtej pory w moim mniemaniu, w moim wnioskowaniu co do budżetu i do tych inwestycji, które zaczęliśmy. Znaczy, no nie chcę tutaj być jakimś rzecznikiem Przemka czy coś, no ale chyba raczej chodzi mu o to, że gdyby inwestycje, które wcześniej były przewidziane w tamtej kadencji, były zakończone, to mielibyśmy znacznie lepszą sytuację. To chyba dla nas wszystkich jest oczywiste, ale rzecz, która została rozpoczęta, no to chyba jakby trzeba zakończyć i nie ma co już w tej chwili jakby szukać dziury w całym i pytać kogoś, kto wcześniej był przeciwko, dlaczego teraz jest za, tak? No bo ma podejście gospodarskie i rozumie, że jest ciągłość władzy, jest inwestycja rozpoczęta i trzeba ją jakby zakończyć. No to jest jakby dbanie o te finanse gminy właśnie w tej kwestii, a już nie mamy wpływu na to, że w tej chwili przetarg, który jakby jest rozstrzygnięty, czy będzie, czy każdy kolejny, no jest kwota znacznie wyższa niż była, bo gdyby było wtedy zakończone, nie musielibyśmy teraz się z tym borykać. Dziękuję. Proszę bardzo, pana Wasilka. W tym temacie to jest słuszne, tak?
pani do artykułu Anny Bukości, że to nie jest istotne. To już jest z tamtego roku, tak? Czyli tamtego roku to było ujęte. Gdyby to było brane pod uwagę koszty tych danych inwestycji, no to są inwestycje pilne, tak? Bo dom kultury czy bazy kredytowania jest pilne dla naszego miasta i tego nie można tego wykluczyć. Także trzeba to jak pilnie zrealizować, żeby to było z korzyścią dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich, a szczególnie dla naszych dzieci, które są jakby które inwestują w przyszłość, tak? Dziękuję. Ja może wyjaśnię, tak, o co chodzi. Ja myślę, że tutaj z panem Jaroszewskim nie do końca się zgodzę w jego toku, który przekazuje. Proszę państwa, przyjmując jakby zarządzanie gminą, przyjmujemy też inwestycje. Tak jak pan burmistrz Gołoszewski przejął po mnie inwestycje, tak ja przyjęłam po burmistrzu Brzosko i wcześniej wracając, tak? I to nikt nie mówi, że tego kontynuować nie trzeba i tego się nie robi. Ale proszę państwa, ja dziękuję, że pan burmistrz teraz to także czyni, a mianowicie co? Realizuje inwestycje, które trzeba wykonać, które są kontynuacją i też otwiera te furtki związane z tym, że trzeba pozyskać dofinansowanie i tym samym projekt budżetu ma wysoki deficyt. Tylko myślę, że o to właśnie chodziło panu przewodniczącemu Pułkośnikowi, że teraz panie Wszewski z pana strony nie ma już dywagacji, że otwieramy te furtki i korzystamy z dodatkowego dofinansowania, co pan burmistrz teraz czyni. A jeżeli chodzi o poprzednią kadencję, to właśnie o to była kadencja. Po co ta furtka jest otwierana, po co jest zwiększany deficyt i po co jest zwiększane zadłużenie. I może dobrze, że taka refleksja przyszła, ale trzeba powiedzieć wprost. Ta logika to moim zdaniem właśnie dotyczy tego, że kontynuowana jest taka sama strategia pozyskiwania funduszy, bo to, co powiedziała pani radna Malinowska, to jest jedyna możliwość skorzystania ze zwiększenia możliwości naszych inwestycyjnych i mam nadzieję, że pan burmistrz będzie to kontynuował i głośno o tym też będzie mówił. Tak, głosem duszy. Tylko mnie się już w tym budżecie właśnie zaczyna podobać to, że wpisujemy, na co dajemy kredyty i pożyczki. To się właśnie podoba. Że podstawową potrzebą, nie to co pan Michał powiedział, są pilne potrzeby Domu Kultury i basenu, tylko właśnie drogi i inwestycje dla mieszkańców. A kredyty i pożyczki to jest coś ekstra, co robimy, czyli jak ten Dom Kultury i basen. I już mam dodatkową rubrykę, którą wypełniamy. To co tam mówiliśmy, że to będzie budowane na kredyt, bo nas na to nie stać po prostu. I to teraz wychodzi. Tak uważam. A co do basenu, też jestem przeciwny. Ja myślę, że z basenem to będzie podobnie, jeżeli oczywiście do generalizacji. Porówno nawet, to jest moje zdanie, do tej samej. Dopiero ludzie zrozumieją, jak on zostanie wybudowany i tam wejdą na otwarcie. Zrozumieją, w jakiej to wielkości jest obiekt i jak to będzie wyglądało. Oczywiście nie mówię o saunach i jacuzzi tam dodatkowo, bo to zajmuje mniejsze powierzchnię. Tylko po prostu jak zobaczą tą niecko basenową. I dopiero wtedy będą przy tej samej, zrozumieją, co żeśmy wybudowali. Ja rozumiem, że to dla dzieci jest ok, bo to dzieci inaczej podchodzą do tych spraw, dla nich to będzie też dużo, będzie dużo. Ale jak dorośli wejdą i zobaczą, jak ta dziecka wygląda, wtedy dopiero otworzą oczy. I to ja się właśnie boję, że to jest otwierane, znaczy zrozumienie, sens tej inwestycji, jak już zostanie ukończony. Tak jest moje. Ja tutaj wkreślić cały czas tutaj potwierdzę to, co pani Mija mówi. My tak naprawdę mamy w tej chwili ostatni moment pozyskiwania środków zewnętrznych. Ja i Urząd tak samo czynimy naprawdę tych wniosków złożyliśmy i to, co te środki, które w tej chwili pozyskamy, to będzie na ten moment tak naprawdę przerwy takiej, bo zanim te nowe programy ruszą, tak jak tutaj pani Mija mówi, w tej chwili to uzgadniane, zanim te programy ruszą, zanim nabory zostaną, to byłaby taka luka, której by ktoś, kto teraz nie pozyska pieniędzy, w cudzysłowie, ale no to można teraz nazwać, pozyska, to nie miałby nic i nie byłoby możliwości, no bo z własnych środków my wiemy, jakie mamy własne środki, jakie mamy. Tutaj koniecznie musimy kontynuować, bo to jest od wielu kadencji. Gmina Maczy od lat była znana z tego, że bardzo mocno sięgała po te środki, to od lat, nie tylko tutaj poprzednio, ale wcześniej. Ja staram się to kontynuować, naprawdę tych wniosków składamy. Mówię o tych pieniądzach unijnych, ale także mówię o zewnętrznych też z FDS-ów, nie? Bo ten FDS przy tym poziomie dofinansowania publicznego nigdy nie był tak wysoki, bo 70%, tak jak my teraz dostaliśmy, to jest rekordowo. Więc tutaj ja jestem przekonany, że trzeba wykorzystać ten moment, że te środki są tak duże i nawet kosztem jakiegoś zwiększenia deficytu, bo mamy naprawdę niepowtarzalną szansę, żeby coś zmienić, żeby zmienić w naszym otoczeniu. Dziękuję bardzo.
bardzo. Jesteśmy przy pierwszym planie, bo to książka przypomnieć na 2020 rok. Rozumiem, że... Mogę zamknąć ten punkt chyba tak, bo i tak na razie zostało to przynajmniej przypomnieć. Szanowni komisję przypominam, mamy drugie czytanie, więc na pewno dyskusji będzie dużo jeszcze. No najważniejszy dokument na działalności na każdy z tego sprawy. Dobrze, proszę Państwa, kolejny punkt zadanie burmistrza spraw w okresie między sesjami. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie porządkowym. Pan radny jest o wszystkie kwoty, pan radny. Proszę go lepiej. Panie burmistrzu, uczestniczył pan w spotkaniu 8 listopada, to był udział mediacji z firmą Niwek. Wiem, co chodzi jeszcze o tereny inwestycyjne? Tak, jak najbardziej, tak. To już kolejna mediacja. Cały czas jeszcze kolejny raz, bo to już drugi raz mieliśmy tę mediację. Sąd wskazał, że tutaj te polubowne, oczywiście w cudzysłowie, załatwienie sprawy było wskazane przez sąd. Niestety nasza propozycja tak daleko jest daleka i tak rozbiega się od oczekiwań Unibetu, że te mediacje nie zakończyły się tutaj sukcesem i w tej chwili już będą normalne sprawy tak w sądzie gospodarczym. Także mediacje te nie zakończyły się. Proszę bardzo. Sprawozdanie działalności z tymi burmistrzami. Czy ja mogę, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja mam pytanie o spotkanie, które miało miejsce 26 listopada, a więc świeże w tym tygodniu w starostwie powiatowym dotyczące realizacji połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu białostockiego. Jest to temat bardzo ważny dla nas jako dla szkół, ponieważ problemy z dojazdem są powszechnie znane. Myślę, że jest to również bardzo ważne w naszej miejscowości, do której mogłoby zdecydowanie więcej osób przyjeżdżać, robiąc zakupy, zostawiając tutaj pieniądze, wspierając lokalnych przedsiębiorców. Czy jakieś pojawiły się już konkretne ustalenia, czy to jest na etapie planowania, przywrócenia tych połączeń? Jaka sytuacja wygląda? Proszę. Było to spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, z panem prezesem PKS. No i wójtowie burmistrzowie tutaj z całego powiatu. Były różne, tematka była różna, była od przywrócenia tak naprawdę połączeń, gdy mówimy o tych programach zewnętrznych, które tak naprawdę bardzo w tej chwili ciężko jest samej gminie złożyć. Ja mam parę okolicznych takich przykładów, które zostały złożone, te wnioski do dnia dzisiejszego nie zostały uruchomione, bo nie ma połączeń wewnątrz jednej gminy. Moim zdaniem, też wielu tutaj samorządowców, te wnioski powinny składać powiaty, bo powiaty tak naprawdę mają w swoim zadaniu zapewnienie między innymi, a między powiatami, między gminami łatwiej jest to skoordynować. Był poruszany też problem dowodów tutaj do łap, no szczególnie do tych liczb, jeżeli mówimy o średniej szkoły, szczególnie z gminy Sułecz, bo to było tutaj głównie podkreślane. PKS w tej chwili, były tam konkretne rzeczy przedstawione, mają być próby zmienienia, zmian tych organizacyjnych, bo nie jest to wcale proste, bo Sułecz mówi proste, powiem Państwu w ten sposób, pan burmistrz, że z łap powinny te autobusy jeździć przez Sułecz do Białegostoku i wtedy zabierać tam tych mieszkańców. A wtedy tak mijamy naszych mieszkańców w Uchowie, gdzie to Uchowo jest bardzo duże. Robi się dłuższa trasa i już jest mniej
koszt dłuższy. No. Tak, ale to jest, a może jest konkurencja. To nie jest takie łatwe i nie jest takie... Naprawdę, to moim zdaniem tam prezes KKS-u próbuje to zdemonizować, ale zwiększenie jednej trasy powoduje, że mniej zaraz osób jedzie i ci klienci odchodzą, więc to była taka no, dyskusja. Myślę, że jeden z pierwszych spotkań, bo naprawdę będziemy próbowali tutaj zrobić optymalizację tego, bo znowu w naszym interesie też nie leży, żeby dopłacać, powiem szczerze, do mieszkańców, którzy jadą do Turadza, bo od nas większość gro, myślę, że praktycznie całe 90, może nie wiem, to jest strzelam, procent, to jeździ do Białegostoku, więc im zależy jak najkrótszym, jak najszybszym dojeździe przez Uchowo. Także tutaj interesy gmin są rozbieżne. Dlatego ta koordynacja powiatu jest tutaj bardzo istotna. Dziękuję za tę odpowiedź. Ja myślę, że tutaj jeszcze aspekt taki powinniśmy poruszyć, że rozwija się i bardzo dobrze szpital w Łabach. Powstały nowe poradnie i to jest też kwestia dostępności do lekarzy specjalistów. Bo ja miałem taki parę głosów, nawet z Płonki od swoich znajomych, ludzi w wieku już senioralnym, że prawda za każdym razem muszą kogoś prosić, żeby przyjechać. Także myślę, że to są różne jeszcze kwestie, nie tylko dojazdy do szkół, ale również do urzędów, do komunikacji, szczególnie jeśli chodzi o osoby, które no, nie posiadają samochodów, prawda? Ja tutaj nie chciałbym tam szczegółów pewnych, bo ja już zacząłem takie rozmowy z PKS-em, mam pomysł na to, bo ja wcześniej też, jeszcze w tamtym roku, już nie chciałbym tutaj mówić o wyborach, ale był taki pomysł, ja mam ten pomysł, jaki kontynuuję, tylko ja bym chciał powiedzieć komuś po takich konkretnych rozwiązaniach, bo jest takie rozwiązanie, bo tu mówimy o dwóch aspektach, dowozu do szkół i dowozu osób między innymi do sklepów, na zakupy i do lekarzy. Ja będę myślę, że w przyszłym tygodniu będę się widział tam z pracownikami PKS-u, chciałbym coś dopracować, ale pan pamięta, że w poprzedniej kadencji Rady Powiatu, no i poradni wtedy, uchwaliliśmy uchwałę o dopłacie